Przyjęcie przekazu. Przyjęcie programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 uwzględnieniem zadań realizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 978, drugie czytanie, referuje pani Ewa Olszewska, dyrektor. Pani dyrektor, prosimy. Radni. Do druku 978 wpłynęło w sumie 28 poprawek. Może ja zreferuję teraz po kolei te poprawki. Poprawka pana radnego Grzegorza Stawowego została zaopiniowana przez pana prezydenta pozytywnie. Poprawki, w sumie 5 poprawek zaproponowanych przez pana radnego Włodzimierza Pietrusa zostały opinią prezydenta miasta Krakowa zaopiniowane negatywnie. Może ja w skrócie omówię... Przepraszam bardzo, ale chwileczkę, no, niech się uspokoi. Bardzo proszę, można kontynuować. Ja wiem, że wszyscy dokonali. Bardzo proszę pani dyrektor. Do druku 978 wpłynęło również 5 poprawek pana radnego Włodzimierza Pietrusa i zgodnie z opinią prezydenta miasta Krakowa poprawki te zostały zaopiniowane negatywnie. Może ja pokrótce mówię z jakiego powodu. Poprawka numer 1. W programie ochrony środowiska, który jest przedmiotem obrad Rady Miasta Krakowa w rozdziale 2.1.1 pod nazwą Ochrona Przyrody i Krajobrazu wymienione zostały najważniejsze problemy ochrony przyrody na terenie miasta Krakowa, przy czym również ochrona miejsc rozrodu płazów. Zawiera ona się w 2 punktach, w punkcie 5, w punkcie 11, a częściowo również i w innych miejscach programu ochrony środowiska. Wprowadzenie tej poprawki mogłoby spowodować niespójność programu ochrony środowiska poprzez powielanie treści uwzględnionych w innych jego miejscach. Tak jeszcze dla informacji dla pana radnego chciałam powiedzieć, że w naszym posiadaniu jest wykonana również inwentaryzacja faunistyczna dotycząca płazów do dyspozycji, można z niej skorzystać i w planie mamy również inwentaryzację faunistyczną innych gatunków. Pani dyrektor, jeszcze to jest samodyscyplina, bardzo proszę, dużo mówi, to można mało płacić. Dziękujemy. Bardzo proszę pani dyrektor. Poprawka numer 2, która również została zaopiniowana negatywnie, uzasadnienie do opinii negatywnej. Stworzenie systemu ochrony wartości przyrodniczych zawiera się w kompleksie najważniejszych celów długoterminowych wyszczególnionych w programie ochrony środowiska w rozdziale 4.4.1 i należą do nich ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej, ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów leśnych, utrzymanie, rozwój i przekształcanie zintegrowany system terenów zieleni miejskich. Jest to cel niezmiernie ważny, jednak niemożliwy do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej, a jednocześnie niemożliwy do realizacji w odrywaniu od pozostałych priorytetów, a w szczególności wykorzystania potencjału przyrody, zieleni i uzdrowiska dla poprawy komfortu życia mieszkańców, a także podniesienia atrakcyjności Krakowa. Ponadto uznawanie kolejnych priorytetów czy kolejnych elementów programu ochrony środowiska jako priorytetowe sprawia to, że w natłoku tych wszystkich priorytetów przestaną być one w istocie priorytetami. Ponadto chciałam jeszcze powiedzieć, że całe zagadnienia związane z ochroną przyrody będą szczególnie rozważane w trakcie planowanych do realizacji koncepcji rozwoju i systemu zarządzania terenami zielenymi.
i tam te elementy przyrodnicze zostaną bardzo szczegółowo potraktowane i bardzo szczegółowo uwzględnione. Poprawka numer 3 została również zaopiniowana negatywnie. Wprowadzenie poprawki wymagałoby uprzednio skorygowania nazwy dokumentu na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, ewentualnie użycia skrótów tego dokumentu. W proponowanej formie nazwa studium zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa jest zbyt daleko idącym skrótem, możliwym do zastosowania w akcie, niemożliwym do zastosowania w akcie, którego zapisy mają wynikające z przepisów ustawowych przełożenie na inne dokumenty. Także to tyle na temat poprawki trzeciej. Poprawka 4 również została zaopiniowana negatywnie. Tutaj chciałam powiedzieć dla uzasadnienia, że źródłem informacji o środowisku jest wprowadzony Państwowy Monitoring Środowiska. Zasady funkcjonowania tego monitoringu oraz zadania poszczególnych organów są zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska, a w zakresie koordynacji określają te działania przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. W dniu 6 listopada minister środowiska zatwierdził program Państwowego Monitoringu na lata 2013-2015 i zgodnie ze wskazaniami tego monitoringu określonymi w punkcie podsystem monitoringu i jakości wód w okresie 2013-2015 planowane jest zakończenie procesu testowania indeksu ichtiologicznego. Mając na uwadze właśnie powyższe, w chwili obecnie niemożliwe jest ustalenie miernika dotyczącego badania składów ichtiofauny. Poprawka numer 5 również zaopiniowana negatywnie. Dotyczy edukacji ekologicznej. Edukacja ekologiczna jest zadaniem obywatelnym gminy. Jednakże jej forma oczywiście i kształt zależy od obranego i wypracowanego kierunku. Jak każde zadanie edukacyjne, edukacja jest skierowana do wszystkich grup społecznych, do całego społeczeństwa i dlatego kierowanie edukacji do jakiejś wybranej grupy odbiorców mogłoby być potraktowane niedemokratycznie. To jeśli chodzi o poprawki złożone przez radnego, przez pana radnego Pietrusa. Kolejne poprawki w ilości 22. Są to poprawki złożone przez pana radnego Marcina Szymańskiego. Z tych poprawek 18 zostało zaopiniowanych negatywnie, 4 pozytywnie. Ja może pokrótce zreferuję te zaopiniowane negatywnie. Pierwsza poprawka uzyskała opinię negatywną i dla uzasadnienia powiem, że jak wynika z programu ochrony powietrza dla miasta Krakowa, główną przyczyną przekroczeń pyłu zawieszonego oraz węzła papieru w powietrzu jest spalanie paliw stałych. Mieliśmy tutaj już wielokrotnie kwestie spalania odpadów na sesji poruszali i wyjaśnialiśmy, że spalanie odpadów oczywiście one przyczyniają się do stanu powietrza w Krakowie. Przyczyniają się również do emisji pewnej ilości pyłów, ale nie jest to ten główny ciężar spoczywający właśnie na spalanych różnego rodzaju materiałach w piecach. Dlatego wprowadzenie tej poprawki po prostu zostało zaopiniowane negatywnie. Kontrole prowadzone palenisk domowych właśnie pod względem spalania odpadów mają na celu wyeliminowanie tego procederu, ale głównie ze względu na jego toksyczność. I to jest główny problem związany właśnie ze spalaniem odpadów piecach domowych. Poprawka numer 2 uzyskała również opinię negatywną i dla uzasadnienia powiem, że zapisy dotyczące ograniczenia stosowania paliw stałych na terenie miasta Krakowa są już
przez prezydenta wprowadzany oczywiście w skali, na jaką pozwala obowiązujące prawo. Między innymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzane są zalecenia co do sposobu ogrzewania nowych obiektów. Jako oczywiście priorytet stosuje się podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz systemy proekologiczne, czyli gaz, energia elektryczna, lekki olej opałowy. Natomiast są również wprowadzane zakazy stosowania paliw stałych jako tego podstawowego źródła ciepła. I te zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego znajdują swoje odzwierciedlenie w pozwoleniach budowlanych. Natomiast pozostaje w dalszym ciągu problem już istniejących palenisk węglowych z uwagi na to, że nie ma obecnie podstaw prawnych do przymuszania mieszkańców do ich likwidacji. Ponadto, jeśli chodzi o inne działania podejmowane przez prezydenta, to wymienię tutaj związane właśnie z likwidacją niskiej emisji, to wymienię tutaj chociażby rozbudowywana systematycznie miejska sieć ciepłownicza i prowadzone stale akcje zachęcające mieszkańców do podłączania się do tej sieci, do zmiany sposobów ogrzewania, do tego również czy w formie zachęty stosowane są dotacje dla mieszkańców Krakowa. Ponadto dla zintensyfikowania tych działań związanych właśnie z ograniczeniem niskiej emisji zostało zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Elektrownią Skawina, Elektrownią Kraków, zakładami gazowniczymi, przedsiębiorstwem energetycznym, Tauron, sprzedaż. Wszyscy ci sygnatariusze mają się przyczynić do tego, aby mieszkańcy mieli praktycznie w 100% sfinansowaną zmianę sposobu ogrzewania bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto na likwidację niskiej emisji w Krakowie prezydent miasta przez od roku 1995 przeznaczał środki początkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, później ze środków budżetu miasta właśnie na zmianę sposobu ogrzewania. I niezależnie od tych wszystkich podejmowanych działań pozostaje również problem całej polityki energetycznej państwa i cenowej paliw oraz świadomości ekologicznej mieszkańców. Służby ochrony środowiska czynią wszystko, aby po prostu zachęcić mieszkańców do zmiany zachowań, ale niestety nie mają żadnych podstaw prawnych, aby mieszkańców do tych zachowań przymuszać. Dlatego ta poprawka została zaopiniowana negatywnie. Poprawka numer 3 uzyskała również opinię negatywną. Dla uzasadnienia powiem, że jak jej treść wynika już z istniejących zapisów, treść tej poprawki, z istniejących zapisów w programie ochrony środowiska. W związku z tym ich powielanie po raz kolejny jest pozbawione uzasadnienia. Należy również wziąć pod uwagę to, że zaangażowanie miasta i służb ochrony środowiska odpowiedzialnych za stan jakości powietrza w Polsce zaowocowało powołaniem grupy zadaniowej, takiej grupy roboczej, która pracuje nad wprowadzaniem koniecznych zmian ustawowych w dziedzinie ochrony powietrza w ramach sieci Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju. Koordynatorem tych działań jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Aktualnie jest prowadzone postępowanie przetargowe, które ma przeanalizować wpływ podjętych ewentualnie później zmian prawnych na jakość czy poprawę jakości powietrza. Poprawka numer 4 również została zaopiniowana negatywnie. Program ochrony środowiska to jest dokument, który przedstawia w swojej treści jedynie kierunki przewidywane zmiany w gospodarce odpadami. Opiera się na dokumentach
już obowiązujących na dokumentach strategicznych, jakim jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz obowiązujący Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. I dlatego ewentualne zmiany, jakie wnoszone są nie tylko tą, ale i innymi poprawkami, to są zmiany, które powinny być uwzględniane w tamtych dokumentach, ponieważ są to dokumenty naprawcze, gdzie są określone konkretne cele i zadania w celu poprawy systemu gospodarki odpadami. Program ochrony środowiska nie jest dokumentem, w którym tego typu poprawki należy wnosić. Te poprawki, czy ten dokument, on oczywiście opiera się na Krajowym Programie Gospodarki Odpadami i Wojewódzkim i pewne główne cele, główne kierunki zostały do niego przeniesione. Ponadto uchwałą Rady Miasta Krakowa z listopada 2008 roku Rada Miasta powierzyła krakowskiemu holdingowi komunalnemu realizację zakładu technicznego przekształcania odpadów. System gospodarki odpadami wpisuje się w Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Został uchwalony w lipcu tego roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego i w tym dokumencie wyznaczone zostały regionalne oraz zastępcze instalacje przetwarzania odpadów. Ich ogólna moc przerobowa tych instalacji, które są w tym obowiązującym dokumencie wymienione, to 1 200 000 ton. Planowany przerób zakładu termicznego przekształcania odpadów to 220 tysięcy ton odpadów rocznie uzyskiwanych w dwóch liniach technologicznych. W związku z tym w przypadku niezrealizowania zakładu termicznego przekształcenia odpadów komunalnych moce przerobowe pozostałych instalacji w regionie umożliwią przetworzenie masy wytworzonych odpadów komunalnych. Poprawka numer 5 również została zaopiniowana negatywnie. Poprawki, które są wnoszone przez pana radnego Szymańskiego, nie są odpowiednim miejscem w dokumencie Program Ochrony Środowiska. Te poprawki powinny się znaleźć w dokumentach czy w programach typowo naprawczych, takich jak Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem aglomeracji krakowskiej oraz programie planie gospodarki odpadami dla Województwa Małopolskiego. Bądź pewne rzeczy, które wnosi pan radny, nie znajdują odzwierciedlenia obowiązujących przepisach prawnych. W związku z tym swoje działania należy w tym kierunku w tą stronę kierować, bo nie ma sensu wprowadzanie zapisów, które z racji niemożności ich realizacji nie zostaną po prostu zrealizowane. Jeśli chodzi, i to jest taka ogólna uwaga i to jest taki główny powód do zaopiniowania tych poprawek negatywnie. Pozytywnie zostały zaopiniowane poprawka numer 6, poprawka numer 13, poprawka numer 14, poprawka numer 15. Pozostałe głównie z tych powodów, o których powiedziałam, zostały zaopiniowane negatywnie. No tak, na razie dziękuję, bo otwieram dyskusję nad poprawkami. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Pan Włodzimierz Pietrus, bardzo proszę. Ja chciałem zacząć od końca, pani dyrektor, bo w końcu padły tutaj słowa, że bez spalarni sobie poradzimy, bo potencjał, ja widzę wzrost, bo przerób
w województwie małopolskim na milion. To słyszałem na ostatnim posiedzeniu, kiedy tutaj w sąsiedniej sali była debata na ten temat. Natomiast wzrósł do 1 200 000, czyli pani dyrektor mi dodała, że potrzeby dla tej części Krakowa z sąsiednimi gminami są 700 000, czyli mamy z tego wynika 500 000 więcej instalacji niż potrzeba. Ale to jest tak tytułem uzupełnienia. Jeżeli chodzi o moje poprawki, one są złożone w celu uzupełnienia, żeby te problemy nie znikły jakby w tym dokumencie. Wydawało się, że te miejsca, w których te uzupełnienia następują, są właściwe i jednak będę miał odmienne zdanie od pani dyrektor czy też strony prezydenta. Czyli uważam, że nadal, że te miejsca, które zresztą ja podnoszę to w poprawce i pani dyrektor potwierdza, że następowała inwentaryzacja około 200 miejsc rozrodczych dla płazów, czyli jednej z elementów przyrodniczych Krakowa. Ale w uzasadnieniu też podaję, że te miejsca po prostu znikają, one są zasypywane, niszczone i dlatego należy wpisać program, żeby je chronić i pilnować tych miejsc. Jeżeli chodzi o drugą poprawkę, no oczywiście pani dyrektor też podsypiła, że zgadza się z zawartością, ale że nie należy dopisywać. Natomiast ja zauważam, że należy dopisywać, dlatego że nadrzędną sprawą jest stworzenie spójnego systemu ochrony wartości przyrodniczej Krakowa w powiązaniu z terenami otaczającymi, a w następnej kolejności te pozostałe 4 punkty, które są wymienione, które są też ważne i ten element jest uzupełniający dla tamtych 4 punktów. Jeżeli chodzi o poprawkę numer 3 moją, to tu też słyszałem, że pani dyrektor się zgadza jakby merytorycznie zapisem, tylko że ja użyłem niepełnej nazwy, czyli użyłem nazwy Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Krakowa. Więc wydaje mi się, że jeżeli pani dyrektor jeszcze potwierdza, że ten dokument nie jest dokumentem najważniejszym, tylko on konsumuje pewne inne dokumenty w mieście, to uważam, że należy również dopisać, że konsumuje Studium Zagospodarowania Przestrzennego. I to, że nie jest to pełna nazwa, ale jest to jasne, że nie ma innego dokumentu, który można by podpiąć pod nazwę Studium Zagospodarowania Przestrzennego poza tym jednym, czyli Studium Uwarunkowań i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się nie zgadzam z negatywną opinią dla tego zgadnej poprawki. Jeżeli chodzi o poprawkę numer 4, ona dotyczy pomiaru wód. Jest to najtańszy pomiar. Ja rozumiem, że nie ma przepisów wykonawczych dla pomiaru czystości wód, czy prawnej możliwości, ale jeżeli ten sposób jest właściwy i możliwy, to należy go wykorzystywać, bo według mojej informacji on jest najtańszy. I też prosimy o uwzględnienie tej poprawki. Jeżeli chodzi o ostatnią poprawkę, ta poprawka nie zaprzecza tej treści istniejącej, czyli że należy kształtować świadomość ekologiczną i postawy poszanowania środowiska przyrodniczego, czyli prowadzić akcje ekologiczne, natomiast ona to doprecyzowuje, w szczególności wśród decydentów, czyli wśród dyrektorów, radnych miasta, radnych dzielnicy, tych, którzy podejmują decyzje. Dlatego, że proszę Państwo radni, jeżeli Państwo nie będą świadomi pewnej informacji, pewnej wiedzy, to te decyzje mogą być błędne. Innymi słowy, czyli ta poprawka mówi, żeby program ochrony środowiska przewidział w szczególności zaopiekowanie się wiedzą ekologiczną dla decydentów, w szczególności radnych, dyrektorów wydziałów, ponieważ brak takiej właściwej wiedzy spowoduje, że te dokumenty, które my uchwalamy, mogą być niedoskonałe, a wręcz nawet zaniedbywać pewne dziedziny w ochronie środowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Marcin Szymański. Szanowni Państwo, ja chyba potrzebuję jakiegoś przystrojenia w zakresie podstawowych pojęć. Wydaje mi się, że procedujemy dokument, który się nazywa program
ochronie środowiska na lata przyszłe 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych oraz perspektywą na lata aż do 2019. Jeśli ja dobrze rozumiem pojęcia, to program powinien zawierać opis stanu rzeczywistego oraz planowane działania na przyszłość. Tymczasem, pani dyrektor, usłyszeliśmy dzisiaj mnóstwo pochwał na temat działalności dotychczasowej. Zdanie, które zupełnie zniechowało, staram się sobie zacytować, nie ma sensu wprowadzania do programu ochrony środowiska zapisów, których i tak nie można zrealizować. Z powodu poczynania. Albo sobie postawimy śmiałe, odważne cele, zaprogramujemy działania, w tym również zmianę przepisów prawnych i odniesienie sukces, albo będziemy chwalić się dotychczasowymi osiągnięciami, albo zmiękczać opis rzeczywistości i skazywać siebie na klęskę w realizacji programów, które, jak się okazuje, w ogóle nie są programem, tylko opisem rzeczywistości. Teraz odniosę się do tych trzech opinii negatywnych, do trzech poprawek, o których pani dyrektor mówiła na początku. W programie w opisie rzeczywistości jest napisane, cytuję, główną przyczyną występowania przekroczeń w przypadku pyłu zawieszonego, pomijam środowiskami ramienia znaczenia większego, jest emisja pochodząca ze spalania węgla i jego pochodnych, zgoda, a niekiedy również odpadów z gospodarstw domowych. Zawieranie takich zapisów, tak miękkich i tak mylących dla czytelnika, dla przeciętnego obywatela, czy normalnego obywatela oraz dla urzędników, którzy mają realizować ten program na przyszłość, powoduje, że przestaję mieć nadzieję, że mieszkańcy ponownie kontaktują urzędnicy ten program i że przestaną rzucać do podwór odpadów. Dlatego proponowałem zmienić to niekiedy również odpadów domowych na bardzo częstych przypadkach. I tu akcentujemy naszą troskę i rzeczywistą opis rzeczywistości, tak? Tego, co się dzieje wokół nas. Ja nie rozumiem, dlaczego rzeczywisty opis jest negowany przez pana prezydenta w swojej opinii do poprawki. Jeżeli wszyscy, wychodząc na miasto, czujemy snór spalanych odpadów, to my w programie planującym działania na przyszłość nie powinniśmy tak miękkich przekazów zawierać. Dla mnie to jest oczywiste. Poprawka numer 2. Będę dwa, trzy poprawki, bo jak się pani dyrektor odniosła, resztę podobnie zapytań nie skrytuję, żeby zabierać miejsce czasu. Mam nadzieję, że w obliczu ustawień komisyjnych to patrzymy na sensu są wyliczone. Poprawka numer 2 dotyczyła określenia horyzontu czasowego dla radykalnych działań, które musimy podjąć w najbliższych latach. Planując wykorzystanie środków unijnych, a mówi się o tym coraz częściej, przecież pani dyrektor również o tym wie, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Polska ma bardzo duże szanse uzyskać bardzo wielkie pieniądze właśnie na program ochrony środowiska. Dzięki klasie krakowskiej, dzięki też działaniom nie politycznym, a społecznym, w Polsce panuje opinia, słuszna zresztą, że Kraków jest najgorzej przewietrzonym miastem i jednym z najbardziej zatrutych. Jako stolica kulturalna i turystyczna Polski, na taką opinię sobie nie możemy pozwolić, ale skoro ona taka jest, powinniśmy to zdyskontować. Staramy się o środki unijne w przyszłej perspektywie budżetowej. I dlaczego zostało to negatywnie zaopiniowane, nie bardzo rozumiem. I dlatego, ale również jeśli chodzi o kwestie formalne, proponowałem w skrócie mówiąc, nie będę coś cytował. Zastąpienie określeń typu nie nastąpiła poprawa jakości powietrza, co jest prawdą, ale zbyt miękko powiedziano, na opis tak mianowicie, że program ograniczenia niskiej emisji nie przyniósł efektu. Jeżeli my te pieniądze z Unii Europejskiej otrzymamy, to pod warunkiem, że przedstawimy Komisji Europejskiej radykalny program działania. Jeśli Komisja Europejska będzie wzorem propozycji zawartych w programie ochrony środowiska
spotka się z zapisami podobnymi na temat kontynuacji w ramach obowiązujących przepisów prawnych, bo NZC nam prawo nie pozwala. I mało śmiało planowania, to pieniędzy po prostu nie dostaniemy. Albo będziemy podejmować odważne decyzje, które również polityczne, szanowni państwo, nie oglądając się na słupki poparcia, czyli określimy perspektywę czasową na całkowity zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie, sięgając równocześnie po środki europejskie po to, żeby mieszkańcy ponosili kosztów przyłączenia do centralnego ogrzewania, które musimy odbudować, lub ewentualnie zamiany kotłów emisyjnych na nieemisyjnych, a do tych pieniędzy nie dostaniemy, będziemy z roku na rok przez trasę krajową i europejską wytkani jako najwięksi kłóciciele swoich mieszkańców. Poprawka numer 3, ostatnia z tych opiniowanych. No właśnie. To, co usłyszałem z pani dyrektor, to jest ewidentnie brak woli politycznej przez duże T do podjęcia radykalnych, odważnych działań. Zresztą w pewnym momencie w tym programie Ochrony Środowiska państwo w opisie rzeczywistości utyskujecie, słusznie zresztą, na brak właśnie woli politycznej do zdecydowanych działań. Nie możemy na siebie rodzajem odpowiedzialności zrzucać za to, że nie ma woli politycznej i nie możemy nic działać, tylko musimy zabić zębów i po prostu odważnie sięgnąć po środki europejskie, opowiedzieć mieszkańcom, że za 7 lat nie będzie możliwości korzystania z paliw stałych, wprowadzić instrumenty prawne w międzyczasie, które będzie też Komisja Europejska bardzo nadać, żeby egzekwować te zapisy, zdobyć środki, rozszerzyć sieci ciepłowniczą o żywiec, jest najbardziej możliwe i sfinansować to ze środków europejskich. To jest możliwe. Przecież na tym wiem, panie dyrektorze, że takie rozmowy są prowadzone na NFOŚ-ie. Tylko na Gminie, bo w ubiegły czwartek była konferencja na NFOŚ-ie na temat jakości powietrza w kontekście właśnie programów. To jest miliard złotych, które będzie wyznaczone na Gminie Powietrza, gdzie Kraków ma szansę na osiągnięcie znaczną część tych środków. Gdzie opisano stan jakości powietrza i Kraków był jednym z głównych ośrodków opisywanych. Wypowiadali się lekarze co do skutków wychania powietrza, jakie w naszym mieście jest. Błagamy, zaciągnijmy tej rzeczywistości. Nie opowiadajmy baniom. No i tak, poprawce numer 3. Znów, tak jak poprzednim był pani dyrektor, chwaliła się działaniami, które zostały podjęte, w tym podpisaniu umowy w ramach sieci partnerstwo. Bez określenia perspektywy czasowej na zrealizowanie nie wiem jakich celów, niezbyt określonych celów, szczerze. I mało na tym pytanie. Jeżeli będziemy opowiadać o tym, co się to robiliśmy, przyznając się na niego, że się nie udało, i w programie właśnie, chyba projektować na przyszłość działania, odważne, nie zawrzemy tych odważnych zapisów, no to będziemy stać w miejscu, będziemy o tym się dziwić, dlaczego nasze życie jest niskiej jakości, a mieszkańcy uciekają z miasta, korzystają z naszej infrastruktury, a mogą być w świecie powietrza do miasta. Aha, jeszcze jedno zapytanie, bo tutaj się pani dyrektor potrzebuje sobie jednego zapisu dotyczącego planu gospodarki. To jest udział radnych diety, jest co wzmocnić. A skoro w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami mamy zawarte informacje o tym, że instalacje alternatywne z powodzeniem zagospodarowują odpady, mają zagospodarować odpady w mieście bez konieczności wydawania 800 milionów złotych na spalanie odpadów, to po co mamy wydawać na spalanie odpadów? Ja nie wiem, czy pani dyrektor się pomyliła, czy zaprzeczyła od ciebie wydawania spalania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę, Włodzimierz Pietrus. Panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie chciałem dotyczące wypowiedzi pani dyrektor. Wspomniała o planach miejscowych i zakazie stosowania paliw stałych. Ja chciałem tylko uzupełnić, że oczywiście mamy te zapisy, to co pani dyrektor podkreślała. Tylko jest pytanie, czy my je egzekwujemy, czyli czy nadzór budowlany to wszystko jest prawda. Natomiast jest jeszcze drugi temat, który też się wiąże z tym, że ten zakaz
obowiązuje nie tylko, tak jak pani dyrektor powiedziała, nowych obiektów, on obowiązuje też nowe instalacje. Ponieważ jeżeli ktoś ma stary budynek, a chce zmienić instalację, nowy kocioł, no to niestety musimy popatrzeć, co jest w planie miejscowym. A w planie miejscowym jest zakaz stosowania paliw stałych, w związku z tym on nie może powrócić na przykład do takiej instalacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, bardzo proszę o odpowiedź, Panie Dyrektor. Chciałbym przypomnieć, że mamy 30 poprawek do przepisu. Zacznę może od uwag pana radnego Szymańskiego. Znaczy podtrzymujemy tutaj opinię prezydenta, o których mówiłam wcześniej, opinie negatywne do 18 poprawek, natomiast odniosę się do paru punktów, o których pan radny mówił. Owszem, jest stwierdzenie w uzasadnieniu do opinii negatywnej związanej z wprowadzaniem czy powoływaniem się na rozporządzenia dotyczące obowiązujących norm w określonych terminach, że no, nie ma podstaw do tego, żeby wprowadzać w program ochrony środowiska zadań takich, których nie jesteśmy w stanie zrealizować, ale to dotyczyło głównie wartości pyłu zawieszonego PM10, którego wartości dopuszczalne miały być już dotrzymane w 2005 roku. Więc co za sens jest wpisywać teraz, że my je dotrzymywać będziemy, skoro już mieliśmy w 2005 roku. Jeśli chodzi o 2,5, to w roku 2010. Działania, które są podejmowane przez prezydenta, to są działania takie, które są dopuszczalne w tym momencie przepisami prawa. I wpisywanie innych, radykalnych działań, o których pan radny mówi, nie znajduje uzasadnienia w sytuacji, kiedy nie ma do tego narzędzi odpowiednich. Całe swoje wysiłki w tym momencie trzeba skierować i te działania są podejmowane do zmiany obowiązujących przepisów bądź wprowadzenia takich, które wymagają wprowadzenia, żeby można było bardziej radykalnie działać w kierunku ochrony powietrza. I o tym ten dokument mówi. Te rzeczy są wprowadzone w programie ochrony środowiska. Mówiąc o woli politycznej, o której pan radny mówił, mamy na myśli konieczność właśnie zmian ustawowych na szczeblu wprowadzanych na szczeblu rządowym, żeby ta wola była po prostu. Nie mówimy o żadnej innej polityce. Chodzi konkretnie o zmiany w przepisach merytorycznych, w ustawach, które nam są potrzebne do tego, żeby te radykalne działania podejmować. Jeśli chodzi o spalanie odpadów, to powiem tylko tyle, że na 1300 w tym sezonie zimowym przeprowadzono kontroli, stwierdzono spalanie odpadów w 200 przypadkach. W związku z tym nie jest to proceder, jest to proceder bardzo uciążliwy, ale nie jest to proceder, który przeważa o tym albo decyduje o tym, że w Krakowie mamy problemy z pyłem. Pył jest podstawowym elementem powstającym przy spalaniu paliw stałych, nie przy spalaniu odpadów. Tam mamy problemy z substancjami rakotwórczymi, toksycznymi. A my mamy problem największy z pyłami. Żeby wprowadzać radykalne poprawy, czy podejmować radykalne działania związane z poprawą powietrza, to głównie musimy działać w kierunku po pierwsze poprawy zmiany przepisów, ewentualnie w celu pozyskiwania dodatkowych środków. I takie działania są podejmowane.
zarówno w jednym, jak i w drugim temacie. Określenie perspektywy czasowej w celu podjęcia radykalnych działań związanych na przykład z wprowadzeniem zakazu stosowania paliw również w tym etapie, na tym momencie nie są możliwe do określenia. Działania radykalne, które podejmujemy, to są te, które możemy podejmować w ramach obowiązujących przepisów. I jeszcze tutaj chciałam powiedzieć o rzeczy związanym z powoływaniem się na miasto Kraków w tym sensie negatywnym. To nie jest prawda, że Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Krakowie. Biorąc w Polsce, biorąc pod uwagę również fakt, że miasto Kraków ma wyjątkowe i można powiedzieć, nie wiem, czy jest drugie takie miasto porównywalne z Krakowem, jeśli chodzi o ukształtowanie powierzchni i idącą w tym parze, z tym w parze problem z emisją zanieczyszczeń, które no, mają problemy z tym, żeby się tutaj z miasta Krakowa wydostać. W Krakowie 30% dni w ciągu całego roku jest dniami bezwietrznymi. W związku z tym na cały rok jest to po prostu bardzo dużo. Ale muszę powiedzieć, że oprócz tego, że jest powoływany Kraków w sensie, tak jak Pan tutaj powiedział, negatywnym, to ja muszę powiedzieć, że jest też miasto Kraków powoływane, czy przywoływane są przykłady, bo spotykamy się z tym na co dzień, jako przykład miasta, które podejmuje w wielu dziedzinach związanych właśnie, czy w wielu działaniach związanych z ochroną powietrza, zadania gdzieś takie, które nie są podejmowane nigdzie. W wielu zadaniach, które są podejmowane u nas, jesteśmy, można powiedzieć, wzorem dla innych miast. To na podstawie Krakowa tworzy się programy ochrony powietrza w miastach innych. No tak jest. I spotykamy się z tym, można powiedzieć, na co dzień. To do nas dzwonią i pytają, jak pewne rzeczy są realizowane. Może one przynoszą jeszcze niewielkie efekty, ale to wymaga wielu lat i to podejmowane nie tylko w samym Krakowie, ale i w okolicach Krakowa, żeby można było odczuć poprawę powietrza. My z powietrzem złym w Krakowie mamy do czynienia głównie w sezonie zimowym, w sezonie grzewczym. W pozostałych okresach czasu zanieczyszczenia utrzymują się w nogach. Ja może tak tyle pokrótce i podsumuję oczywiście swoje oświadczenie. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Stanisław Brachu, a potem Marcin Szymański. Dyrektor, ja przepraszam za bardzo szczegółową wypowiedź. Mianowicie, dwa dni temu moje auto stało w Tarnowie przez całą noc. Czyste auto. I jak wyjeżdżałem, oczywiście był szron. Było czyste. Tutaj w Kucie stoi jedną noc auto, na przykład wczoraj na dzisiaj. I ono jest po prostu czarne. Jeżeli Pani weźmie wycieraczki, to jest po prostu czarna sadza. A przecież w Nowej Kucie nie ma spalania, po prostu tylko jest ogrzewanie z sempecu. W związku z tym pytam, skąd się bierze to powietrze, które na przykład daje konkretny przykład jest na samochodach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Marcin Szymański. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor. Ja nie kwestionuję tego, że Kraków jest chwalony przez administrację innych miast w zakresie działalności na innych dziedzinach. Mam nadzieję, że również rozmawiamy, czy drugi rozmawiamy o niskiej emisji, którą tutaj będą czynią opaski za oknem. Możemy pochwalić się wymianą 1000 kotłów w skali roku. Jeśli to słyszy miasto Rybnik, no to można to zazdrościć. To jaki tam efekt w skali, no chłopak. Jaki pasy. Ja już nie mówię o przygotowaniu terenu. Oni mi się tym naprawdę cieszyli, bo zmienili 1000 kotłów. To was, jak Pani sama zauważa w tym programie, to jest w tym programie, w sposób delikatny będę się upierał, ten program po prostu nie przyniósł nie tylko odczuwania, ale żadnej poprawy. A Pani mówi, że
Oczywiście też się chcę żartu, bo żartu, że może po 120 latach rzeczywiście tym tempem, zakładając, że się nie będzie rozwijał przemysł oraz budownictwo, odczuję poprawę. Znaczy, ja się nie spodziewam za 120 lat odczuć poprawy. Chciałbym, żeby to było wystarczająco wcześnie, żeby miał chociaż satysfakcję, że się udało to zrobić. I odnosząc się już do zarzutów, dyskusji, ale przedstawiam się retoryczna oraz bardzo sensowna. Bo w dniu głosowania widzę, że jest to przesądzone. Pani powiedziała, że nie jest prawdą, że Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce. Jak jest, to się oczywiście dowiemy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ja mówiłem o tym, co o nas mówią i piszą. Bo mówią i piszą poza wyjątkiem właśnie wynika z tego roku, które się pojawił pierwszy w Polsce poza zbiorowy w związku z zanieczyszczeniem powietrza i rybnik stał się najkrótsze doniesienie medialne przez ostatnie kilka dni, tak o Krakowie od lat się pisze jako najbardziej zanieczyszczony. Chodzi mi również o opinię o tym mieście. Przecież turyści to czytają, mieszkańcy tam wyjeżdżają. To się wpływa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tylko nie widzę. Bardzo proszę o odpowiedź Panią Dyrektor. Czy Pani odpowie na pytania jeszcze? Czy... Przystępujemy do głosowania. Pani zrezygnowała Pani. Pani Kasia, jednak bardzo proszę. Daj Pani Dyrektor. No bardzo przepraszam, bo tutaj zaniepokoiło mnie głos Pana radnego spisu, który powiedział, że Tarnów ma się nijak do Krakowa. Ja chciałam Państwu przypomnieć, że jako województwo małopolskie monitorujemy cały czas tę sytuację. Zapraszam Państwa serdecznie do ustawienia sobie strony startowej Wrota Małopolski. I mapa nacisku, tak jak od ostatnich 4 dni, pokazuje wyraźnie. Ja niestety tego nie podepnę materiału tutaj. Chyba, że jak Państwo mi dacie 3 sekundy, to ja Państwu pokażę, jak to dzisiaj wygląda. Tarnów, Nowy Sądzik, Kraków dokładnie ma takie same praktycznie zanieczyszczenie powietrza, więc rozumiem, że samochód Pana radnego jest wyznacznikiem cząsteczek PM10. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, Pani Dyrektor? Odpowie? Nie widzę. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. I będziemy głosować. Króciutko i głosujemy. Pani zostaje. Będziemy procedować. Ja może powiem tak jeszcze, powtórzę to, o czym mówiłam wcześniej. W celu poprawy jakości powietrza i gospodarki odpadami są konkretne programy naprawcze. I tam jest miejsce do wprowadzenia działań mających na celu poprawę sytuacji w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o stan samochodów na radnego Rakoła, to ja muszę powiedzieć, że około 40%, w granicach od 30 do 40% zanieczyszczeń, które znajdują się na terenie miasta Krakowa, to jest to tak zwane tło, czyli to, co do nas napływa z okolic. I być może to jest problem, dlaczego taka sytuacja ma miejsce w Hucie, gdzie w większości przypadków jest sieć centralnego ogrzewania, aczkolwiek niekoniecznie, dlatego że na obrzeżach Huty jest wiele osiedli, domów jednorodzinnych, gdzie nie ma sieci i gdzie obowiązuje indywidualne ogrzewanie. I ja myślę, że nieważne jest co do Pana Radnego Szymańskiego, co piszą o Krakowie, tylko jakie są wyniki pomiarów. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi. A mówiąc o tym, że Kraków jest brany jako wzór, ja również miałam na uwadze działania podejmowane w związku z powietrzem, z ochroną powietrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę zostać. Proszę zostać. Będzie Pani procedować poprawki. Mamy 30 poprawek do głosowania. Będzie Pani poszczególną poprawkę, proszę sobie wziąć. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Przystępujemy do głosowania.
Rozpoczniemy od poprawek pana Marcina Szymańskiego. Czy kluby są gotowe do głosowania? Przystępujemy do głosowania, szanowni panie i panowie radni. Nacisnąć. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Mamy 30 poprawek, a czasu mamy niewiele, bo potem przerwa. Zaczniemy od poprawek pana Marcina Szymańskiego. Proszę zacząć. Poprawka numer... Pani dyrektor, zaczynamy. Od poprawki pana Szymańskiego. Poprawka numer 1. Pana Marcina Szymańskiego. Pana Marcina Szymańskiego. Do druku numer 978 dotyczącego projektu przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w roku 2011 oraz perspektywą na lata 2016-2019. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer? Opinia negatywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 10 osób za, 27 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Kolejna poprawka, bardzo proszę. Poprawka numer 2 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa. Opinia prezydenta negatywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 28 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 2 została odrzucona. Kolejna poprawka. Bardzo proszę o wydruk. Dziękuję bardzo. Proszę kolejną. Poprawka numer 3 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978 dotyczącego programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z panem rady jest za poprawką numer 3 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 30 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Kolejna poprawka. Poprawka numer 4 pana radnego Marcina Szymańskiego. Opinia prezydenta również negatywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 4 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 29 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 4 została odrzucona. Poprawka numer 5. Pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 5 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 11 osób za.
26 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 5 została odrzucona. Kolejna poprawka. Poprawka numer 6 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki numer 6, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę wynik. 34 osoby za, 1 osoba przeciw, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka przeszła. Bardzo proszę o wynik. Dziękuję. Kolejna poprawka. Poprawka numer 7 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za poprawką numer 7 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za. 27 osób przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 7 nie przeszła. Kolejna poprawka. Poprawka numer 8 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 8 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za. 27 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Kolejna poprawka. Poprawka numer 9 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 9 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 26 osób przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Kolejna. Poprawka numer 10 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 10 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 11 osób za. 26 osób przeciw. 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Poprawka numer 11 pana Marcina Szymańskiego. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 11 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 10 osób za, 26 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Kolejna poprawka. Poprawka numer 15 pana Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. 12, tak? 12. Poprawka numer 12. 12. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 12 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 10 osób za, 27 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Kolejna poprawka. Poprawka numer 13 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 13 pana Marcina Szymańskiego?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 35% za. Dwie osoby przeciw. Jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka przeszła. Bardzo proszę o wydruk. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za poprawką nr 14 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 36 osób za. Jedna osoba przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdza, że poprawka pana Marcina Szymańskiego przeszła. Poprawka nr 14. Poprawka nr 15 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką nr 15 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 37 osób za. 0 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka nr 15 pana Szymańskiego przeszło. Kolejna. Poprawka nr 16 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką nr 16 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 11 osób za. 26 osób przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka nr 16 nie przeszła. Poprawka nr 17 pana Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki nr 17 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka nr 17 pana Marcina Szymańskiego nie przeszła. Kolejna. Poprawka nr 18 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką pana Marcina Szymańskiego, poprawka nr 18, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 10 osób za, 23 przeciw, 0 wstrzymujących i 1 osoba nie brała udziału. Głosowanie. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Bardzo proszę, kolejna. Poprawka nr 19 pana Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką nr 19 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka pana Marcina Szymańskiego nr 19 nie przeszła. Kolejna. Poprawka nr 20 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki nr 20 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 10 osób za, 27 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka nr 20 pana Marcina Szymańskiego nie przeszła. Kolejna. Poprawka nr 21 pana
radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 21 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę wynik. 11 osób za, 27 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 21 pana Marcina Szymańskiego nie przeszła. Kolejna. Poprawka numer 22 pana radnego Marcina Szymańskiego do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki pana Marcina Szymańskiego, poprawki numer 22? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 10 osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 22 pana Marcina Szymańskiego nie została przyjęta. Kolejna poprawka. Teraz ja mam tu po kolei pana Stalowa. Mamy trzy poprawki. Jedna to jest Stalowa, to jedna, to jest jedna, jako jedna. Dobrze. Jedna poprawka pana... Opinia, poprawka pana radnego Grzegorza Stalowego do druku 978. Opinia prezydenta pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki pana Grzegorza Stalowego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka pana Grzegorza Stalowego przeszła. Kolejna. Poprawki teraz. Poprawki pana radnego Włodzimierza Pietrusa. Poprawka numer 1 do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 1 pana Włodzimierza Pietrusa? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 10 osób za, 24 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 1 nie przeszła. Kolejna. Poprawka numer 2 pana radnego Włodzimierza Pietrusa. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2 pana Włodzimierza Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 27 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdza, że poprawka numer 2 pana Włodzimierza Pietrusa nie przeszła. Kolejna poprawka. Poprawka numer 3 pana radnego Włodzimierza Pietrusa do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 3 pana Włodzimierza Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 3 pana Włodzimierza Pietrusa nie przeszła. Kolejna. Poprawka numer 4 pana radnego Włodzimierza Pietrusa do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 4 pana Włodzimierza Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 10 osób za, 25 osób przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 4 nie przeszła. Kolejna. Poprawka numer 5 pana radnego Włodzimierza Pietrusa do druku 978. Opinia prezydenta negatywna. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 5 pana Włodzimierza Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 27 przeciw, 0 wstrzymujących się.
stwierdzam, że poprawka pana Włodzimierza Jezusa numer 5 nie przeszła. Dziękuję bardzo. Panie, przystępuję do głosowania całości druku wraz z przyjętymi poprawkami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 978 wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 28 osób za, 0 przeciw, 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt według druku numer 700, 978.